Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam ze studia telewizji TVT, a dzisiaj moim gościem jest pan Ryszard Kocz. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Główny specjalista do spraw BHPI, były prezes Polskiego Stowarzyszenia Higienistów Pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu. Jest pan ekspertem od spraw, które teraz się dzieją, więc proszę wyjaśnić. Panika się udziela. Pan w związku z tym, że też musimy zachować względy bezpieczeństwa w tych miejscach pracy i nie tylko, w miejscach publicznych, macie teraz wy jako specjaliści BHP dużo obowiązków, dużo pracy? Otóż tak, proszę Panią, no sytuacja, której jeszcze nie tak dawno w ogóle byśmy się nie spodziewali, a nie wyobrażali sobie, prawda? Ona nastąpiła. I to dotyczy wszelkich sfer życia, ale teraz mówimy o tych zawodowych. A więc oczywiście no są wyzwania po obu stronach, obowiązki. Ja od razu, może jeszcze i na koniec, zaapeluję o to, żeby trafiać do świadomości, że zdajemy sobie wszyscy sprawę i powinniśmy sobie zdawać sprawę z powagi sytuacji, ale też, żeby nie ulegać no, różnym jakimś emocjom, a to, co jest najgorsze, ja to mówię też z doświadczeń mojej branży, nie tylko w tej sytuacji, to są wszelkiego rodzaju zachowania paniki. Ale żeby tą panikę na razie odłożyć na bok, przychodzimy do miejsca pracy, jak się zachować, jak właściwie powinien się zachować i pracodawca, i my, jako pracownicy? Proszę Państwa, obowiązki są po obu stronach. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, żeby zabezpieczyć jego pierwszy i najważniejszy wymóg kodeksu pracy, to jest zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Co za tym idzie konkretnie? W tej sytuacji. To są między innymi, proszę Państwa, tak jak ja tutaj powiem, może to brzmi fajnie, że wchodząc do telewizji TVT, takim przyrządem pani sekretarka zmierzyła moją temperaturę. A więc ten najprostszy. Aczkolwiek od razu dodajmy, że jest wiele przypadków tych bezobjawowych, że nawet tej temperatury nie musi być, jeśli mówimy oczywiście o koronawirusie. Ale to jest to. Mierzyliśmy. Potem, proszę Państwa, wszelkie... Ja tutaj tylko kilka przypadkowych, tak, no, wziąłem tych najbardziej typowych rzeczy. A więc dezynfekcja, to jest jedna rzecz. Maseczki, czym powiemy. No i pewne zmiany zachowań, przyzwyczajeń. Tu nawet witając się z panem prezesem, ukłoniliśmy się, mówiąc, że już od wielu, wielu tysięcy lat był to dobry zwyczaj witania się w krajach dalekiej Azji bez dotykania się, prawda? Nawet, no ja powiem wielokrotnie, bo bywałem i w Chinach, i w Japonii, bywałem, więc nawet jak podawaliśmy dłoń, to nie bardzo było tak wiadomo, co z nią zrobić. Ale wiemy, w jakim kontekście mówimy teraz. Unikania, izolowania się, co jest rzeczą bardzo trudną, ale jedną z najważniejszych, co ja też staram się robić dzisiaj. I powiem Państwu, że dwa dni temu ukazało się rozporządzenie o czasowym zamknięciu przede wszystkim szkół, przedszkoli, ale wszystkich instytucji kulturalnych. Jako, że my prowadzimy też ośrodek szkolenia zawodowego, czyli jesteśmy niepubliczną placówką oświatową, nas też dotyczy ten przepis i na podstawie tego ministerialnego komunikatu i rozporządzenia wydaliśmy, jako my, również takowe pismo. I tu teraz tylko tak powołując się na takie najważniejsze punkty. Tak. Proponujemy i podjęliśmy taką decyzję, jeśli chodzi o realne zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusem, koronawirusem, działania profilaktyczne mające na celu zminimalizowanie tych zagrożeń poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich, między innymi występujących, i tutaj na dwa tematy zwróciliśmy uwagę. Przede wszystkim szkolenia w zakresie BHP, wymagane przez kodeks pracy. Czy to jest ten przyjmowany nowy pracownik, musi mieć ten instruktor wstępny, czy minęło jakiś tam rok, dwa, czy pięć i musi odbyć to szkolenie okresowe.
Więc szkolenia w zakresie BHP i PPOŚ. Proponujemy prowadzenie szkoleń w miarę możliwości w formach zdalnych, typu samokształcenie kierowane, wszelkiego rodzaju formy e-learningowe, w oparciu o dostarczone materiały. I to obojętnie, czy mówię o poczcie, czy o nośniku CD-ROM, czy też na pendrive'ie, czy mailowo. To ja muszę zapytać o tą pracę zdalną, bo wielu pracodawców teraz wprowadziło pracę zdalną. Kto może z takiej możliwości skorzystać? Czy prawo pracy to w jakiś sposób reguluje? Nie, oczywiście prawo pracy już uregulowało to dosyć dawno, dlatego że pracownicy zdalni, no to powiedzmy coraz więcej osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Świetni fachowcy, informatycy, oni nie muszą przyjeżdżać do tej pracy, on jest przed tym monitorem, on ma kontakt i może wykonywać tą pracę w domu. W tej sytuacji przenieśmy ile tylko się da takiej pracy, którą można wykonywać w domu. To wcale, no jeśli mamy teraz zamknięte szkoły i opiekę oczywiście nad tymi dzieciaczkami do pewnego wieku, prawda, bo to dyskusje wszyscy obserwujemy zapewne i telewizję, i w internecie słuchamy radia, państwa audycji, czy to te 12 lat, czy nie. Ale to wcale nie oznacza raz dla dzieci, że to są dodatkowe ferie, wakacje, a dla pracowników nawet jeśli są w tym domu, jeśli mogą, wykonywać, dlaczego nie? Jeśli ale nie wszyscy nie. mogą. No nie i wszyscy właśnie. Mogą. Oczywiście, dlatego w firmach wielu no, różnice w przygotowaniu i w podejściu są na pewno duże. Natomiast wszystkie, no ja to mówię w cudzysłowie, prawda, poważne firmy, czyli zarządzane przez odpowiednie już świadome też, prawda, kierownictwo, no, zrobiło w najostatnim tym czasie dosyć dobrą robotę, mianowicie zmieniło organizację pracy. Przede wszystkim to jeszcze raz chcę podkreślić, że to, o czym tu sobie jeszcze powiemy, bo może tego nie widać w tej chwili tak w kamerze, ale to są te podstawowe zabezpieczenia, żeby było bezpiecznie. I jeśli to jest możliwe, to na pewno każdy rozsądny przytaknie, że tak trzeba zmieniać tą organizację pracy. Oczywiście tego człowieka przed tą maszyną, przed tą tokarką, przed tym centrum CNC obróbczym nie da się zastąpić. No i jest taka sytuacja, tutaj przerwę na chwilę, jest taka sytuacja, w której pracownik może odmówić wykonywania pracy. Jak do tego prawo pracy podchodzi? Prawo pracy oczywiście to mówimy już o bardzo szczególnym teraz, prawda, zagrożeniu, ale prawo pracy już uregulowało w kodeksie dosyć dawno. Mianowicie są takie dwa artykuły. Jeśli warunki pracy stwarzają zagrożenie życia czy zdrowia, to pracownik po pierwsze ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli powstrzymanie nie likwiduje tego zagrożenia, ma prawo oddalić się z miejsca pracy, czyli nie podjąć. Ale tu jest jeden taki drobny haczyk, o którym trzeba powiedzieć, bo to ktoś wysłucha naszej audycji i od razu z tego skorzysta. No, jeśli takie są przesłanki, że jest to zagrożenie, to tak. Ale tu chcę zwrócić uwagę. Trzeba poinformować o tym zagrożeniu swojego przełożonego. Dlaczego? Bo wtedy zachowujemy prawo do wynagrodzenia za czas powstrzymania się czy oddalenia tego. Więc to jest przełożenie takie proste, bo jest to zapis i on nie powstał z potrzeby chwili, prawda? Gdzie należy zgłaszać wszelkie naruszenia, że mieliśmy kontakt na przykład z osobami, które mogły być zarażone albo po prostu jest nam no, tutaj troszeczkę nie po drodze ze względu na swoje bezpieczeństwo, nie chcemy wykonywać pewnych obowiązków. Proszę Panią, albo to teraz byśmy jakby dwie rzeczy troszkę pomieszali, bo kwestia taka, że jeśli mamy podejrzenie o to, że mogliśmy mieć kontakt, prawda, czy coś, to oczywiście trzeba też to przypomnieć, że nie przychodnie, nie szpitale, tylko stacja sanepidu. To jest ten właściwy adres, prawda? I to nawet, ja już nie chcę wspominać, że przecież i w Sejmie ktoś bardzo ważny też sobie jakby zlekceważył, a wydawałoby się, że bardzo świadomy człowiek, że on poszedł do szpitala, a nie do sanepidu, wracając gdzieś tam z zagrożonego rejonu, prawda? Więc proszę Państwa, kwestia taka, że jeśli mamy to podejrzenie, no to jest ten krok. A inne sytuacje to jest ustalanie z osobą kierującą, czyli z przełożonym,
no albo wyżej jeszcze z pracodawcą ustalanie. Dlatego jeśli są te spełnione wymagania minimum, a więc jest ta kontrola przy wejściu, są zabezpieczone wszelkie środki, po pierwsze te dezynfekcyjne, po drugie ochronne, ochrony indywidualne. I do nich tutaj możemy teraz dołączyć, że pokażmy, chociażby... Czy my teoretycznie w studiu też powinniśmy rozmawiać ze sobą tutaj, używając maseczek? Proszę Panią, powiem inaczej. Te maseczki, taka czy inna, one nas bardziej chronią przed sobą samym. I wie Pani dlaczego? To nie tylko to, że oddychamy, albo Pani by kichnęła na mnie. No raczej to nie byłoby wskazane. Jeszcze odległość jest dosyć niewielka, bo mamy jakiś metr przed sobą, a nie 3 metry, prawda? Natomiast ta maseczka, proszę Państwa, ona chroni nas przed samym sobą, jak powiedziałem, bo my nawet machinalnie, my o tym nie myślimy, nikt z nas tego nie zauważa. Ile razy my dotykamy naszą twarz, okolice nosa, może oczu, ust. Jeśli mamy tą maseczkę założoną, prawda, tu sobie uformujemy, to nie dotkniemy niczego. A jeśli kichniemy, to też ograniczamy, prawda. Nawet ten gest kichnięcia w rękaw, prawda, no, ograniczenie tego rozprzestrzeniania, bo koronawirus rozprzestrzenia się właśnie drogą powietrzną, oddechową i tak dalej. Oczywiście. No rozmawiamy o rękach, to jest bardzo ważna rzecz. Podobno używając, sięgając po mydło, też nie powinniśmy tego dozownika ręką czy też dłonią dotykać, tylko łokciem. Czyli te nawyki, które ja powiedzmy tak no mówię dość powszechnie, że od wielu, wielu lat, ale mając tą świadomość, że w wielu miejscach możemy spotkać tyle różnych zarazków, bakterii, wirusów. To są przede wszystkim te publiczne toalety, gdzieś dworce i tak dalej. Ale to nawet nie musi być ta toaleta, tylko wszelkie środki komunikacji. Ten autobus, ten pociąg. I ja to zawsze podkreślam, że mam ten nawyk, że nigdy nie używam rąk, a się do minimum ograniczać łokieć, prawda? Oczywiście, że ta powierzchnia łokcia tej kurtki, ona może też być. I tak możemy iść po nitce do kłębka. Ale proszę Państwa, wyrabiając sobie ten nawyk, że nie dotykajmy, no oczywiście nie można powiedzieć niczego, ale tego, czego nie musimy i mając sobie świadomość, że tam akurat jest to największe zagrożenie, to nie używajmy rąk, prawda? Jeśli jest ten ręcznik papierowy, no to zerwijmy go. Jak zablokowaliśmy te drzwi od toalety, tego przez ręcznik, ten ręcznik wrzucimy do kosza, do tego mamy. Światło gasimy również, prawda, nie dotykając i tak samo zamykamy te drzwi. W środkach komunikacji publicznej. Trzeba no, dotknąć tego guzika, żeby czy ten wezwać guzik, przystanek. Prawda, na przystanek. No myśmy tu już zamienili dwa słowa przed audycją, prawda, że w tej chwili no, takie zdroworozsądkowe zachowania byłyby zalecenie, żeby ten kierowca na każdym przystanku się zatrzymał i otwierał te drzwi. Żeby już nikt nie musiał przyciskać tego przyciska. To skasowanie tego biletu, prawda. No, trzymamy się tej rurki, tego jak, no wszystko to jest kontakt wielu osób. I kontakt proszę Państwa, wielu my, osób, tak? My mamy go. I teraz powiedzmy, wracamy do domu. To jest jedna sprawa tego poruszania się transportu, ale nawet powiem i nasz samochód prywatny, którym jeździmy. To jest również to. I teraz codzienne potrzeby, nasze wisterogenne zakupy, bo przecież musimy jakoś funkcjonować, kupować te najpotrzebniejsze. No i te zakupy robimy. I proszę to, co bierzemy, fajnie, jest to w opakowaniu jakimś tam szlanym, jakaś konserwa, jakieś tam, jakieś coś, ale też i w papierze. No w jaki sposób, nie mamy tej pewności, nie wiemy, my tylko możemy, idąc dalece w naszej wyobraźni, powiedzieć, no, że to wszystko może być. Oczywiście, że może być, ale też nie panikujmy, ani też nie róbmy przesady. Natomiast co jest pierwszą rzeczą, a więc właśnie, mycie i dezynfekcja. Ja tu tylko tak pokażę, przysłaniając powiedzmy firmę, że coś takiego, ja nie wiem na ile to jest widoczne, ale jest to spray do mycia i dezynfekcji powierzchni. Czyli wszystko, co my tutaj dotykamy od tej klamki, począwszy gdzieś, prawda, gdybyśmy... A te rzeczy, które przynosimy do domu, na przykład ze sklepu, co z nimi robić?
Proszę panią, więc jeśli są to takie rzeczy w opakowaniach, które sobie tam stały, to do tego możemy użyć takiego, powiedzmy, ja tu pokażę jeszcze drugie, przysłaniając znowu nazwę firmy, o może w ten sposób, jako antybakteryjne mydło do mycia rąk, ale to mówimy o rękach, o naszych. I wreszcie trzeci, znowu tutaj, to jest o tak, płyn do higienicznej i chirurgicznej wręcz dezynfekcji rąk. I proszę państwa, takiego środka, i zaraz jeszcze powiem o jednym, możemy użyć i sobie na wszelki wypadek też spryskać te powierzchnie. Oczywiście nie bezpośrednio, jak mamy otwarte połówkę chleba, którą kupiliśmy, prawda? To nie o to chodzi też. Proszę państwa, tu jest napisane przeze mnie dezynfekcja rąk, dlatego że jest to płyn alkoholowy o 60% z dużego i tylko kupiliśmy w pewnym sklepie takim, no też nie używamy nazwy, prawda, jaki to tam man, ale takiego pojemniczka, do którego wlewamy i takie mamy wszędzie. I w ubikacjach, ja mówię w tej chwili też o naszej firmie, o naszym wyposażeniu ośrodka i tak dalej, gdzie jednak wchodzą też klienci, wchodzą ten, że wszędzie jest to dostępne i tak jak w tej chwili. Ciekamy się i dezynfekujemy. A natomiast mycie, no to proszę państwa, mamy dostarczonych, tu też znowu pokażemy, bo tą ulotkę musimy się powoli ograniczać, a ja bym jeszcze chciała też wrócić do tej sytuacji, bo samo mycie rąk po zakupach nie wystarczy. Podobno te sklepy to jest jednak takie siedlisko, sklepy, tam no się wszędzie każdy osób wchodzi, przewija. Oczywiście. Dlatego, proszę państwa, też ważne, co nas telewizja uczy, codziennie pokazuje, prawda, i tak dalej, te właściwe i jak długo to powinno trwać, jak pocierać. Już tam, prawda, tych najważniejszych lekarzy w kraju, którzy przed kamerami się... Ale to wszystko ma sens. I teraz jeszcze chcę powiedzieć o tej maseczce, którą pokazałem, że proszę państwa, tutaj firma, gdzie dostałem dzisiaj, też przykrywam nazwę firmy i to może pokażmy, że taka maska, to ona nie pisze nigdzie, że ona nas ma chronić przed koronawirusem, tylko chcę zwrócić się na to, że na dzisiaj cena jest złotych 40. No jeszcze niedawno może było 40 groszy, może złotych 40, a dzisiaj już 40. Na koniec zapytam, czy istnieje ryzyko tego, że zostaną zamknięte faktycznie sklepy, w których tyle bakterii, tyle osób się przewija? Proszę panią, trudno jest powiedzieć jednoznacznie, bo to już byłyby takie rzeczywiście oznaki pandemii i wygradzania, tak jak w tej chwili dywaguje się, prawda, czy w Warszawie będzie w ogóle, nie, będą pewne strefy i tak dalej, prawda. My patrzymy też na to, co się dzieje we Włoszech, chociażby już pomijając tam Chiny. Więc na razie, ale mówię na razie, no nikt nie potrafi przewidzieć, jak będzie się dalej sytuacja rozwijała. No wczoraj wstrząsnęło, zmarła 57-letnia pacjentka w Poznaniu, prawda? Ale to było powikłanie jeszcze, bo koronawirus raz, ale schorzenia. Osoby starsze, no tu byśmy też powinni zaapelować jeszcze o to, żeby te osoby nie musiały wychodzić, a z kolei, jeśli mamy w rodzinach, to dbamy, ale są te osoby samotne gdzieś i tu już i służby różne socjalne, ale mówię o tym odruchu takim humanitarnym, sąsiedzkim, żeby też o nich zadbać bez bezpośredniego kontaktu, bo można tylko wziąć, projektować, co przyniesie, zadzwonić i tak dalej, prawda? No to dbajmy zatem o te ja mówię, zakupy. Zdroworozsądkowe. No wiemy, co się działo we Włoszech, że było, ale to sobie, prawda, to jest inna mentalność południowych narodów. My może jesteśmy tym bardziej zmobilizowani i karnym narodem słusznym i życzyłbym sobie i wszystkim naszym obywatelom, żeby tak było, żebyśmy zminimalizowali na ile tylko się da i wyszli z tego, no, cało i zdrowo. Apelujmy zatem też o tą pomoc dla osób starszych, żeby nie bardzo musiały ważne faktycznie wychodzić z domu. Dziękuję panu za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Dziękujemy ja również państwu za uwagę. Do zobaczenia.